chciałem zaprezentować Państwu najnowszy tester kamer CCTV. Miałem pewne obawy, czy na pewno będzie na nim bez problemu pracowały wszystkie kamery. No, wzbudził u mnie zachwyt, muszę powiedzieć, i to bardzo duży. Jestem zdziwiony, jak bardzo ładnie udało im się zrobić ten tester. Obudowa jest naprawdę solidna. Jest z wyglądu bardzo elegancki. Nic nie trzeszczy. Dosyć lekki, nieduży. No i ma niesamowite możliwości, ponieważ ten stary tester, on tylko pozwalał obsługiwać kamery analogowe i IP. Natomiast ten nowy tester ma w sobie wbudowaną obsługę wszystkich kamer dostępnych na rynku. Kamery IP, kamery HD i kamery analogowe. Także mamy w jednym urządzeniu wszystko. Mamy Wi-Fi, możemy podłączyć się z internetem. Mamy gniazdo kart, możemy sobie zgrać materiał z kamery, później w domu przeanalizować. Mamy wysoką rozdzielczość monitora. To też jest bardzo ważna sprawa. Mamy bardzo rozbudowane menu. Także i multimedialne. Jest język polski na pokładzie, co jest też rzeczą bardzo cenną dla wielu osób. Bateria jest duża. Myślę, że bardzo, bardzo długo będzie wytrzymywać, będzie pracować to urządzenie na tej baterii, bo naprawdę jest bardzo duża ta bateria. Samo urządzenie jest bardzo sympatyczne, bardzo eleganckie. Nie znalazłem tutaj wad. Mało jest urządzeń, które by wprowadziły mnie w nastrój tak przyjemny po wydaniu pieniędzy, jak to urządzenie. Naprawdę, aż mi się buzia śmieje. Kupiłem go na eBayu. Tylko jedna osoba w tej chwili w Anglii tutaj sprzedaje. 117 funtów. Czekałem 3 tygodnie. I no cóż, można powiedzieć, że naprawdę urządzenie jest godne polecenia. Cena jest, no tyle trzeba zapłacić. Tu jest wszystko w jednym pudełeczku. Te kolory także po podłączeniu kamery są bardzo intensywne. Duże jest nasycenie, większa jest rozdzielczość. W tej chwili nie mogę tutaj pokazać, jak pracuje kamera IP, ale na dworzu podłączyłem tester pod kamerę IP. No chodzi fantastycznie. Bardzo szybko się łączy. I no jest cholerna różnica w obrazie w stosunku do tego nowego testera, między tym nowym testerem a tym starym. No tu też jest dotykowy wyświetlacz, to jest bardzo też ważne. Fajna sprawa, ale troszeczkę mniejszy jest tu ten wyświetlacz i ta rozdzielczość też nie jest ta, a to jest bardzo ważna sprawa. Jeśli ktoś rozmyśla nad zakupem testera właśnie do kamer, bo mało jest urządzeń, które by obsługiwały wszystkie kamery, a jeśli są takie, to no, cena zwala z nóg. Tu jest fajne, bo to jest malutkie główienko, nieduże, lekkie, bardzo długo będzie pracowało na baterii. Ta cena jeszcze jest przyzwoita. Myślę, że ten materiał o tym testerze będzie bardzo pomocny dla wielu osób. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i naprawdę polecam, jeśli ktoś chce kupić takie urządzenie.